Cześć, tu Michał. Dzisiaj mamy połowę kwietnia, zrobiło się ciepło, świetna pogoda. Udało mi się nawet przed zachodem słońca dotrzeć w fajne miejsce, oczywiście rowerem. W tym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć trochę o mojej drugiej pasji, a może nawet pierwszej, bo jest ona ze mną od samego początku, od dzieciństwa. Każdy w dzieciństwie lubił jakieś wyprawy, ja przynajmniej tak miałem. A najlepszym sposobem, żeby się oderwać trochę od blokowiska i wyjechać trochę na łono natury, to rower. Rowerem przejechałem wszystkie okoliczne zakamarki wokół Kalisza. Oczywiście najpierw wokół bloku, potem wokół Kalisza. Podobało mi się to bardzo, więc co wakacje jeździłem, ile się dało. Z wiekiem ciągnęło mnie dalej, dalej i dalej. W pewnym momencie wyjechaliśmy z Piotrem w Góry Sowie, zahaczając po drodze o Ślęże. To była pierwsza taka wyprawa z sakwami. Fajnie to wspominam, była to niezła przygoda. Dlaczego dla kowboi tak wielka frajda to jazda koniem? Dlatego, że są wolni. Rower daje coś podobnego. Pewno tak samo jest z motorem, chociaż motorem nie jeżdżę. Kolejne wyjazdy to Góry Stołowe, gdzieś tam jechaliśmy do Powidza. Pierwsza taka poważniejsza wyprawa to był pomysł jechać z Kalisza do Biskupina. Oczywiście nie zrobiliśmy tego od razu. Pojechaliśmy najpierw do babci na wieś, jakieś 40 km, ale na drugi dzień zrobiliśmy całą odległość do Biskupina i z powrotem. Łącznie zrobiliśmy 240 km w ciągu jednego dnia i oczywiście nocy. Przygoda taka, polecam. Załapaliśmy się jeszcze na wesele po drodze. Naprawdę śmiesznie to było. Oczywiście nie byliśmy na to przygotowani, nie mieliśmy żarcia, nie mieliśmy ciuchów. Więc takie hardkorowe to było. No i wtedy pojawił się pomysł, że Polska super, ale chciałbym zobaczyć coś innego, coś czego nie widziałem. Padło na Austrię. Słyszałem tak dużo o tym kraju, że są fajne góry, Alpy. Zawsze chciałem zobaczyć. Byłem co prawda wcześniej w Austrii, ale tych wysokich Alp nigdy nie było mi dane zobaczyć, więc chciałem to sprawdzić na własnych oczach, jakie to robi wrażenie. I pierwsza wyprawa w 2004 roku to była właśnie Austria. Mieliśmy zamiar zobaczyć Grossglockner. Tego nie udało się zrobić. Dotarliśmy do Zell am See i wróciliśmy. Musieliśmy też wracać z tego powodu, że Piotr zgubił plecak. Ale o tym zrobię film, o wyprawie do Austrii. Na kolejny rok, czyli w 2005 roku, padło na Norwegię. To jest dopiero fajny kraj. Zawsze mnie tam ciągnęło. Pojechaliśmy rowerami, pochodziliśmy też trochę po górach. To nam dało ostro w dupę, naprawdę. Tam przemokliśmy, przemarzliśmy. W czerwcu okazało się, że są zaspy, nie można przejechać niektórymi drogami, bo śnieg zasypał całkowicie drogi, tunele. Więc to była niezła, niezła jazda. Po zimnej Norwegii pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zmienić zupełnie klimat na coś ciepłego. Wtedy pomyśleliśmy o Hiszpanii. Poleciliśmy samolotem pod Barcelonę i stamtąd tak naprawdę cała przygoda to był powrót do Polski. Przez Hiszpanię, Francję, Włochy, Szwajcarię. Wtedy widziałem pierwszy raz Matterhorn, Bawarię w Niemczech, no i Czechy i Polska. O tym też będzie film. Jesteśmy w Gironie, w Barcelonie, za Matador czy Matadar. Witamy na Costa Brava. To Sademar, Palamos, to Tormela de Randgri. Berges, tu wrodzę przed francuską granicą. Na granicy hiszpańsko-francuskiej. Colioro. Wyjechaliśmy z Pirenejów, jesteśmy w Kanady. Bywa. Koniec drogi, mała pomyłka. No Born czy Marsylii. Za mną jest Cassis. 8:42. Wstaliśmy. Dojechaliśmy do Bandol. Jesteśmy niedaleko Toulon. Dojechaliśmy do tego Toulon. Na ścieżce rowerowej dotarliśmy w końcu do Saint-Tropez. San Rafael. Toulon. Witamy w Nicei. Monaco. Menton. Wjeżdżamy do Włoch. Jesteśmy przed tendem. Na 2000 praktycznie. Karnangola. W miejscowości mieście Aosta. To wreszcie dojechaliśmy do granicy ze Szwajcarią. No to jesteśmy oficjalnie w Szwajcarii. Do Sion w Szwajcarii. Wisk. Widać dokładnie Matterhorn. Jesteśmy w schronisku po samym Matterhorn. To w dole to jest zamrać. Byłem w Zürichu. Nad jeziorem Bodeńskim. Bawaria w tym Lindenwagen. W Monachium. W przejściu granicznym między Niemcami a Czechami. W Żelaznej Rudzie. Następnym wyzwaniem to były Włochy. Pojechaliśmy tam w trójkę jeszcze z moim kuzynem Łukaszem. Też to fajnie wspominam. Przejechaliśmy praktycznie całe Włochy od Rzymu w górę. Kończąc na Dolomitach.
wtedy nam się udało dotrzeć do Austrii i wtedy zobaczyliśmy pierwszy raz Großglockner, oczywiście z drugiej strony lodowca. O tym też będzie film. No i ostatnia taka duża wyprawa to był wyjazd z moją Kaśką do Chorwacji. Też fajna wyprawa, przejechaliśmy sporo, oczywiście tutaj było więcej noclegów pod kempingiem, nie było noclegów na dziko, tak jak my zawsze to robiliśmy z chłopakami. No i potem była lęka, a z lęką też była jazda tutaj do Powidza, gdzieś w tej okolice, z przyczepką. O tym też zrobię filmik, bo warto powiedzieć o przyczepce, o foteliku, czym się różnią, jakie są zalety, wady. No i teraz mamy 2019 rok i czas wrócić do roweru. Mam pomysł, co zrobić w tym roku, to będzie Polska i jak wszystko zagra, to powiem, co to za wyprawa. Jeżeli wyprawy rowerowe są tym, co Was interesuje, to oglądajcie kanał, subskrybujcie, bo będą kolejne filmy. Trzymajcie się i do zobaczenia na rowerze. Michał.